Cześć, witam Was na kanale AVIT, tym razem w naszym mobilnym studio AVIT, które jest podczas ProAV Competence Days w Krakowie 2025. Podczas tej konferencji rozmawiamy tutaj z naszymi gośćmi. Tym razem moim gościem jest Jan Munkiewicz z firmy AV Light. No właśnie, AV Light i audio-video light, tak możemy przetłumaczyć, audio-video światło, idąc do końca. Mógłbyś wytłumaczyć, dlaczego postanowiliście pojawić się na tej konferencji po raz pierwszy? Świat AV i świat oświetlenia, gdzie głównie jesteśmy dystrybutorem oświetlenia, bo jest to German Light Product, czyli GLP. Mamy także DVT, to jest duńska firma oświetleniowa. Mamy także Frame LED-a, który jest po prostu wideostripem, pierwszym wideostripem w historii, opartym na systemie NovaStar, co też ułatwia pracę ludziom, nie muszą uczyć się nowego systemu. No i mamy także system sceniczny, którym jest Chainmaster. Jest to tak naprawdę na polskim rynku, jest to standard, jeżeli chodzi o wciągarki elektryczne łańcuchowe. I te światy się gdzieś po prostu, one się gdzieś są, zbliżają się. Instalacja świat, AV. Światy w sensie AV i sceny, light. Tak, sceny, oświetlenia. Te oświetlenie sceniczne tak naprawdę coraz bardziej przy instalacjach AV zaczyna istnieć. Wydaje mi się, że trochę jest takich instalacji AV, w których po prostu one wyglądają jakby przygotowanie sceny, którą po prostu potem musimy jednym guzikiem odpalać. Dla klienta, finalny konsument chce po prostu mieć kilka scen, tak jakby do robienia, nie wiem, wywiadów czy konferencji. No to chyba nawet laik zauważył, że od pewnego czasu już nie tylko zespół legendarny Pink Floyd, ale prawie każdy podczas koncertu ma ściany wideo. I te ściany wideo towarzyszą koncertom no, w zasadzie wszędzie, więc audio, wideo i światło sceniczne i inne rozwiązania sceniczne, to wydaje się wręcz takie naturalne chyba. Mało tego, na koncertach w Polsce i tak naprawdę na świecie, mimo tego, że wideo jest wyzwalane przez media serwery, to jest kontrolowane na koncercie przez konsoletę oświetleniową. W momencie, kiedy przykładowo mamy sygnał, chcemy zmienić scenę, to ona wysyła sygnał do media serwera, że teraz będą takie wizualizacje, które ustawiliśmy oczywiście wcześniej, żeby to się zgrało w czasie. W momencie, kiedy byśmy to puścili po timecodzie, gdzie już te koncerty w Polsce też są tak robione, nawet mniejsze eventy, po prostu jest łatwiej to zrobić, jest wcześniej wszystko przygotowane. W związku z tym dźwięk, światło i wideo jest razem, współgra i jakby gra na jedną nutę do jednego taktu. I pewnie z tego powodu, no już od kilku lat obserwujemy podczas targów Integrated Systems Europe w Barcelonie, największe targi ProAV na świecie, ProAV, a od jakiegoś czasu właśnie jest w jednej hali bardzo dużo stoisk z rozwiązaniami scenicznymi, między innymi ze światłem. Tak, tak. I w ogóle w tej hali tak naprawdę są wszyscy nasi producenci, których mamy, są właśnie w tamtej hali. Ale to też pokazuje to, że ten świat, mimo że jest trochę inny, jakby to jest ten inny brat jakby z tej rodziny, inny członek rodziny, ale to jest dalej jakby ta sama rodzina i to się czasami tak miesza, że można się zatracić i tak naprawdę czasami systemy AV są też wykorzystane w drugą stronę na koncertach, bo to tak naprawdę patrząc po prostu, jeżeli chodzi o sygnał, chociażby over IP, też jest używane. IV over IP jest na topie. Jest wszędzie tak naprawdę, więc to też jest jakby... Do tego jeszcze dołożymy, że pomiędzy koncertowym AV światem jeszcze mamy świat, powiedzmy, targów, który tutaj też jest potężny tak naprawdę. I tutaj są też systemy, które oni czerpią trochę z AV, trochę ze sceny, jest to trochę pośredni. Tak spektrum jakby rodzina jest duża i tak naprawdę zróżnicowana. Rodzina jest duża, ale wy tutaj przyjechaliście, jak już powiedzieliśmy, po raz pierwszy z pewną konkretną propozycją. Czy mógłbyś pokrótce przedstawić, co tutaj pokazujecie podczas ProAV Competence Days w Krakowie? Staraliśmy się wybrać mniej więcej takie urządzenia, które mogą trafić do przeciętnej instalacji AV, czyli mamy tutaj tak naprawdę, wzięliśmy cztery lampy, wzięliśmy naświetlacz, którym jesteśmy w stanie oświetlić fasadę budynku
a z dołu zrać tego całą równomiernie, gdyż ma ona aktywną dyfuzję. Aktywna dyfuzja działa na tym, że mamy kryształki w szkle, które reagują, zmieniają orientację pod względem tego, jaki przechodzi przez nie prąd. Czyli jesteśmy w stanie ustawić, jak ona szeroko będzie świecić poprzez ustawienia jakby prądu w woltażu. W związku z tym jesteśmy w stanie z konsolety oświetleniowej zmienić w moment po prostu, jak, czy ma być szeroko, czy wąsko. Więc takimi lampami, na przykład w Dubaju, właśnie tej marki, został oświetlony hotel dookoła z dołu. Więc to jakby tutaj, jeżeli chodzi o iluminację budynku. Ten wysoki taki? To był jakiś chyba hotel, tak naprawdę, nie wiem, chyba z 15 pięter ma. Więc było do czego strzelać tak naprawdę z tych światełek. Więc to jest taki typowy, że tak powiem, naświetlacz i tutaj też jest on w wersji do permanentnej instalacji outdoorowej, bo to też jest ważne, że to nie outdoorowe urządzenie znaczy, że IP65, że możemy je na zawsze zostawić na zewnątrz. Je trzeba też zabezpieczyć w jakiś sposób, bo ma przyłącza kablowe, tudzież sygnałowe, tak, DMX-owe. A do permanentnej instalacji powinny już wychodzić tylko gołe kable. Oprócz tego mamy także typowego łosza, którego możemy umieścić tak naprawdę w każdej przestrzeni, jeżeli chodzi o scenę, czy jakieś sale, czy wystawnicze. No i mamy tak naprawdę jeszcze do tego bary takie ruchome, które powoli zdobywają świat sceniczny, ale jednocześnie uważam, że także na instalacje gdzieś jakieś takich do sal, gdzie jest kulturowych, można też nimi całe ściany oświetlić, powiedzmy wystawnicze, co także ułatwi na przykład pracę finalnemu klientowi. No i mamy naszą perełkę, czyli Framelet, tak? To jest Framelet Product Pulse, czyli wideostrip, tak? Który to w jaki sposób się łączy, tak? Jak się go spina, jak się go buduje, powoduje, że jest unikalny na skalę światową, tak naprawdę. Wyjaśnij jeszcze, czym jest Framelet? Framelet jest to wideostrip, który ma w sobie już karty NovaStar, a w związku z tym dla przeciętnego użytkownika ekranów LED-owych, gdzie uważam, że NovaStar przy rentalowych, tak zwanych przy koncertowych imprezach, eventach, NovaStar jest całkowitym i jedynym standardem w Polsce. Tutaj jakby nie ma co ukrywać. Przy instalacjach uważam, że jakieś co najmniej 50%, więc używa po prostu systemu NovaStar do obsługi ekranów LED-owych. Jest to znany po prostu produkt wszystkim. W związku z tym uważam, że jeżeli dajemy produkt, który jest jakby wideostripem, czymś, co zawsze było problematyczne dla wszystkich, że nauka nowego systemu, jak go obsłużyć, żeby dostać efekt taki, żeby on się zgrywał z całością. A dzięki temu, że on jest na NovaStarze, pracuje w systemie Coax, co też jest, specjalnie karty są przerobione, specjalnie pod ten produkt zostały przez NovaStar przerobione karty, żeby one mogły działać w Coaxie. Powoduje, że no mi jako osobie oświetleniowcowi, takiemu sensu stricte, zajęło 20 minut nauka, jak to włączyć, łącznie z tym, że zostało mi pokazane, jak używać do tego Resoluma, czyli media server, czyli w 15 minut przeciętnego laika jesteśmy po prostu w stanie mu pokazać, jak to obsłużyć. Jest też jeden z kierunków trendów, który się tutaj pojawił w innych sektorach. Mówi się, że łatwość obsługi jest bardzo ważna, coraz bardziej. Nawet w tym profesjonalnym sznycie, jeśli chodzi o rozwiązania i urządzenia. Także być może też tutaj to, o czym mówisz, że łatwo było się w 15 minut tego nauczyć, dlatego tak jest. Tak, tak, ale to też oczywiście nie ogranicza możliwości, bo... Tak, bo to oczywiście to są urządzenia i rozwiązania bardzo, bardzo zaawansowane. To nie znaczy, że one są proste w obsłudze, ale nie proste w działaniu. Tak, 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 tak. No ale sami też widzicie LEDy, AV Light i scena. Z tego, co mówiłeś, rzeczywiście to jakoś jest w takiej coraz większej symbiozie i chyba warto o tym rozmawiać i warto też na to zwrócić uwagę. Tak, jak najbardziej. To jest świat, który się przenika i tak naprawdę współgra razem i to tak naprawdę jeden świat czerpie od drugiego tak naprawdę, bo też nawet będąc tutaj w waszym studiu, no korzystamy z, tak naprawdę ze studyjnych, a tak naprawdę chyba ze studia i z teatru tak naprawdę wzięło się cały
branża oświetleniowa, bo to tam się zaczęło tak naprawdę w teatrze. No tak, no bez światła nie ma obrazu, to chyba wszyscy wiecie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I was zapraszam do innych relacji, nie tylko z Pro AV Competence Days na naszym kanale, na kanale AV IT.